Kadak ze systemu Walksnake zaprezentował nowego VTX-a z kamerą, czyli Avatar HD Nano Kit V3. Czym V3 kit się różni od pozostałych kitów? No, wszystkim. W sumie. Wszystkim. Muszę klimatyzację wyłączyć, bo nie tu szumi. Po pierwsze, jest to nowy rozmiar. Mały, wąski, niski VTX. Wymiarami przypomina, może tu zaprezentuję. Tak, w osi X i Y to trochę jak o trójka, ale w osi Z no to jest niższy o połowę. Z jednej strony radiatorek, z drugiej strony blaszka. O. Nie mamy też zbyt wiele wtyczek, bo wcześniej było ich dwie, a teraz jest jedna. I do tej wtyczki podpinamy sobie port USB, kabel USB. Co jest wciąż głupie, ale wciąż tak to rozwiązują. Przy czym na pewno tu nie ma gniazda. No nie ma. Wtyczka USB. VTX ma też nową moc, bo te mniejsze VTX-y dla Walksnake'a wcześniej miały 350 mW, teraz ten nadaje z mocą mW 500. Pół wata. Kamera ma rozmiar 14x14 mm, matrycę 1x3,2 cala i transmituje obraz do VTX-a, a ten do gogli albo 1080p60, albo 720p, 120p60, albo, uwaga, 540p. Nie doczytałem w wielu klatkach, ale w dużej ilości. Bo ten VTX, tak jak wszystkie inne, dostały teraz również tryb race. Jak to sobie radzi? No to już wam pokazuję. Konstrukcyjnie trzeba jeszcze wspomnieć, że między kamerką a VTX-em w zestawie kabel ma 90 mm, a antena w zestawie ma centymetrów 10,5. Ja tą antenę musiałem zmienić, nie mogłem jej użyć, ponieważ akurat w tym dronie byłaby zbyt krótka, wystawałaby tutaj mi 1,5 cm, zasłaniałbym sobie ją baterią. Do testów używałem szarych gogli z klasycznymi pierwszymi antenami, które nie mają zbyt dobrych opinii. Zasięg nie był moim zmartwieniem i tak oczywiście, gdyby to była O3, zasięg byłby lepszy, ale również gdyby to były lepsze anteny, zasięg byłby lepszy. Gdyby tu była dłuższa antena albo dwie, też pewnie zasięg byłby lepszy, albo gdyby to miało większą moc, też zasięg byłby lepszy. Ale patrzcie, jak polatałem. I w chmurach, i na racingu, można by powiedzieć, chociaż
To po prostu był rozstawiony tor, do którego się podkleiłem. I w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że czegoś tej transmisji brakuje. Obraz, który widzicie, jest obrazem nagranym przez Google. VTX, mimo tego, że posiada 32 GB wbudowanej pamięci, nie zapisuje danych żyroskopu. Więc nie do końca widziałem sens zgrywać z niego materiał, którego i tak nie wystabilizuję, bo i tak nie logowałem danych z żyroskopu na flight control. To nie po to jest ten VTX, żeby sobie z niego obraz zapisywać, stabilizować i publikować. VTX nagrywa Full HD albo 720p, Google robią to samo i różnica w tym materiale jest na tyle niewielka, że nie zawracają sobie tym głowy. Jedyną rzeczą, do której chcę się przyczepić, bo mnie wkurza, jest to, że drugie otwory montażowe w tym VTX-ie są w rozmiarze M3 i wszystkie ramy, w tym tak na przykład rama do tego Cinebota, też ma takie dziurki właśnie oddalone od siebie o 20 mm, tylko że właśnie o średnicy 2 mm, a nie 3. Więc żeby to zamocować w tym dronie, musiałem posłużyć się trytytkami. Mocno się ten VTX zmienił, bo po pierwsze, zasilanie teraz to jest od 3.1 do 13 V. Co to znaczy? 1, 2, 3S do tych dronów dedykowany jest ten VTX i z takimi dronami niewielkimi będzie to się najlepiej sprawdzało. Waży on 13 gramów, cały zestaw VTX plus kamera plus antena waży gramów 18, tam z lekkim okładem. Czyli to waży poniżej połowy tego, co waży o trójka. Jest to więc taki wypełniacz luki w sumie na rynku, bo nie było chyba takiego drugiego systemu, który nadawałby właśnie z podobną mocą obraz przyzwoitej jakości cyfrowej. O trójka jest dużo cięższa, droższa i większa, a HD0 to po prostu HD0. Kadax w ogóle stara się z tym LuxNailem. Ciągłe aktualizacje, co chwilę coś nowego naprawili, czy dodali w końcu share mode, dzięki czemu obrazem można się dzielić już między różnymi goglami, między dwoma użytkownikami. Jest pilot i są obserwatorzy. Dodali race mode. VTX nastawiony jest na małą moc nadawania, wąskie pasmo, czyli nie sieje po sąsiednich częstotliwościach, dzięki czemu użytkownicy LuxNaila mogą latać na równi z użytkownikami na przykład analoga, czy na przykład HD0. W trybie wyścigowym mamy kanały od R1 do R8, które pokrywają się właśnie z analogowymi czy z HD0. Zmniejszoną rozdzielczość do 540p oraz zmniejszone opóźnienie. To wszystko sprawia, że ten system akurat w trybie race zbliża się do HD0 i wyglądem i osiągami. Jest oczywiście to opóźnienie większe, ale jest zauważalnie mniejsze niż w przypadku latania na przykład na pełnej rozdzielczości 1080p, czy w przypadku latania na O3. I najważniejsze jest to, że nie będzie to jakieś koszmarnie drogie. Plus minus połowa wartości O3. I to, co tu dużo mówić, to jest ogromny argument sprzedażowy. Cyfrowy VTX o świetnej jakości, dobrych osiągach i niewielkiej wadze za połowę ceny O3. I z tą myślą Was zostawiam. Dzięki i do następnego. Kupcie sobie coś w moim sklepie.